Całkiem niedawno temu nie za siedmioma morzami, lecz gdzieś to nie Bałtyku sprytnie skryte pod falami leżało królestwo rządzone przez króla Neptuna, co słynął z trójzębu, brody i bewzuna. Podwodny świat bez krat i podatków VAT, ludzie prawie bez VAT, każdy każdemu jak brat. Rybi ogon zamiast nóg, tak stworzył ich Bóg. Sam bym chciał taki posiadać, gdybym choć przez chwilę mógł. Utopiona utopia, ten kraj był jak raj. Może mało to realne, lecz nie robię sobie jaj. Tam gdzie pryć na dnie, nabiera nowego znaczenia. Wydarzyła się historia godna opowiedzenia. Była jedna osoba w tej uroczej społeczności, która jakimś cudem sobie przesiąkła do szpiku kości. I nie był to zbir, co perszy pod czarną muszelką, ale córka króla przez wszystkich zwana Arielką. Jej takie życie nie pogrążało w zachwycie, grzeszną córeczką bycie pod okonem co dzień mycie. Ona pragnęła przygody jak Indiana Jones młody. Miała dosyć ryboludzi, ojca i słonej wody. Aż pewnego dnia, kiedy była przy obiedzie, alarm podniosły śledzie. Prąd zagładę ku nam wiecie, lecz na nic batalia, bo to inne realia. Tu wszyscy dobrzy i mili, to nie waleczna galia. Ariel jako jedyna umiała wypłetwić mordę. Nieraz rekinów hordę odganiała straszną z mordem. To był jej czas, ten jeden jedyny raz, by się zrehabilitować w oczach ryboludzkich mas. Czarownica, ośmiornica dała jej ludzkie nogi. Ona pełna podniecenia, rybi lud pełen trwogi. Przestaną mi tuć dupę, kiedy życie ich ocale. Pomyślała i ruszyła, by powstrzymać śmierci fale. Często brak akceptacji jest przyczyną złych reakcji. Od towarzyskiej stagnacji niedaleko do frustracji. Zmieniając otoczenie, szybko zmienisz nastawienie. Czy w życia radochę, a nie tylko wkurwienie. Kiedy jest ci źle i potrzebujesz zmian, po prostu ich dokonaj, opracuj szybki plan. Po co lać łez potoki, siad długi i szeroki. Rusz dupę zamiast począć w bezruchu jak zwłoki. Syrenka choć na nogi zamieniła rybi ogon, nadal mogła bez problemu oddychać pod wodą. Dopłynęła do brzegu o wschodzie księżyca, zobaczyła wielkie molo i ludzi na ulicach. Wyczołgała się na plażę i legła na piasku. Podziwiała miasto skąpane w neonów blasku. Prawie zapomniała, po co wylazła z wody. Pierwszy łyk powietrza był jak pierwszy łyk swobody. Zachwycona tym wszystkim ruszyła przed siebie. Podziwiała roślinność i obłoki na niebie. Czuła się w tym miejscu tak jak w innym wymiarze. Ludzi uśmiechnięte twarze to była wizja jak z marzeń. Próbowała alkoholu, tytoniu i gibonów. Przypomniała sobie fazę po wywarze z morskich glonów. Nie minęła nawet doba, już bolała ją wątroba. Lecz to jej nie odstraszało, lot jej się tak podoba. Czas brać się do roboty, pierwsze koty za płoty. Pora podwyższyć noty, dość upadków czas na wzloty. Wyruszyła na plażę, znaleźć problemu przyczynę. Dojrzała w oddali, parcie z tego chłopaczynę. Eryk marynarz młody, szedł z peczką w stronę wody. Nie czas tu na wywody, nie zabawę w podchody. Podbiegła do niego szybko tłumacząc sytuację. Lecz amora strzała, wszczęła chemiczną reakcję. To była miło. Od pierwszego wejrzenia nie było możliwości uczuć ujarzmienia. Eryk widząc laseczkę upuścił ostatnią beczkę, jakby wyciągnął zawleczkę, choć wylał tylko kapeczkę. Wysoki stopień skażenia, przyczyną zniszczenia ryboludzkiego plemienia, lecz niewiele to tu zmienia. Popłynęli w stronę słońca, do góry brzuchami. Zaś Ariel czerpała z życia pełnymi garściami. Nie zatruwaj innym życia, mam dla ciebie dobrą radę. Miasta innych pluć jadem, lepiej znajdź sobie bawę. Ona spełni wszystkie twoje oczekiwania. Facet czasem jest jak dziecko, więc potrzebna mu niania. A gdy jest ci źle i potrzebuje zmian, po prostu ich dokonaj, opracuj szybki plan. Po co lać łez potoki, siad długi i szeroki. Rusz dupę zamiast począć bez ruchu jak zwłoki.